Za każdym razem, jak sprzątam w garażu. To bardzo ważna skarpetka, bo to jest szara komórka. Jak w Maroku znalazłem dobrego fryzjera, to mam nadzieję, że w Turcji tym bardziej. Witek, musisz mi powiedzieć, skąd ten materiał, bo po prostu no już chyba cieńszych dźwiczek się nie da zrobić. Na zdrowie! No i co to jest? Pyszne. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wy już pewnie gotowi na święta, my jeszcze jesteśmy w totalnej rozsypce, ale w dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam pokazać, jak wyglądają święta w podróży, jak przygotowujemy się mieszkając w wanie, no i jak obchodzą święta Turcy, bo w końcu to jest muzułmański kraj. A jesteśmy w miejscowości Demre i wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca, żeby nagrywać świąteczny odcinek, bo właśnie stąd pochodzi święty Mikołaj. Jak wspominaliśmy wcześniej, urodził się w Patarze, ale to tutaj był biskupem i zasłynął z tego, że obdarowywał biednych. Stąd też wywodzi się tradycja rozdawania prezentów przez świętego Mikołaja. Ja to już wiem, od czego zacznę przygotowania świąteczne. Pierwsze co, to jadę do fryzjera. Wsiadam na rower i szukam dotąd, aż znajdę. Ruszamy ku nowej przygodzie. Jak w Maroku znalazłem dobrego fryzjera, to mam nadzieję, że w Turcji tym bardziej. Od razu pierwszy lepszy fryzjer zapytałem. Stówkę za obcięcie, pasuje mi, tylko muszę czekać teraz 45 minut. Ja to się przejadę. Zobaczę, co tu na mieście słychać, jak to miasteczko wygląda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w każdym możliwym miejscu wciśnięte są tunele foliowe, w których rosną pomidory, papryka. Z tego właśnie słynie ten region. No ale nie spodziewałem się, że aż do tego stopnia te szklarnie, te tunele foliowe będą wciśnięte w krajobraz tego miasta. Po prostu są wszędzie, po każdej stronie. Będąc w tym miasteczku, można odwiedzić starożytne miasto Myra, nie wiem, jak się to dokładnie wymawia. Bilet kosztuje 300 lir. Oczywiście, jak wszędzie, licyjska historia przejawia się nawet i w tym miejscu. Grobowce, pięknie zachowany amfiteatr. No, ja już mam tego po dziurki w nosie i nie będę zwiedzał tego miejsca. Nie lubię chodzić strasznie do fryzjera w nowe miejsce, ponieważ boję się, że coś tam sknocą. No jak ja będę wyglądał przed milionami naszych widzów? No, szyld reprezentuje się wspaniale. Święty Mikołaj, akcent świąteczny w Turcji. Jak się cieszę. Jestem już na miejscu, także czekam na swoją kolej. Tureckim zwyczajem czas oczekiwania umilamy czajem. Nie od razu czas przyjemniej płynie. Fryzura zrobiona. Święta zaczęte. Także jest super. No to lecimy w drogę powrotną. W końcu wyglądam jak człowiek chyba teraz, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, nie uwierzycie, jaki znak zobaczyłem. Spójrzcie tylko na to. To chyba znaczy uwaga, kopek to pies, war to chyba gryzący. Uwaga, gryzące psy. Koleś dostaje w dupkę gryzaka. Nieźle. Mam nadzieję, że mi się nic takiego nie przydarzy. Święta w podróży to przede wszystkim słoneczna pogoda. Śniegu u nas nie zobaczycie, no bo wiadomo, że w tym okresie zimowym wyjeżdżamy w ciepłe miejsce. No i w tym roku, jak na grudzień, pogoda bardzo nam sprzyja. Idę zobaczyć, co robi Paweł, bo przyjechał od fryzjera i od razu wziął się za porządki w garażu. Tam, jak widzicie, stoją jeszcze nasi sąsiedzi, też sprzątają, wietrzą pranie, ale chyba poszli teraz na spacer, więc zajrzymy do nich później. A na razie idę do Pawła.
Hejka, siemanko. Ten fryzjer dobrze mi zrobił, bo wpadłem po prostu w wir sprzątania świątecznego. Ogoliłem się z ręce, także zobaczcie. No, nie jest źle chyba, nie? Dajcie znać. Korzystając z tej pięknej pogody, sprzątam w garażu, no bo to też trzeba posprzątać. Wynoszę wszystko na dwór, wszystko się ładnie wysuszy, przewietrzy. A ja sobie tutaj ten piasek posprzątam, bo to fajnie, fajnie, jak się jest na plaży, ale tego piachu jest wszędzie. To już ludzie pewnie, którzy podróżują, to wiedzą, jak to jest koczować na plaży. Korzystając z okazji, że mamy nadwyżkę energii, bo już w sumie czwarty czy piąty dzień non-stop świeci słońce, to doładowywuję tutaj tego naszego powerbanka, którego można używać w razie deszczowych dni. Mój rower od początku naszego przyjazdu w to miejsce jest przypięty do drzewa. Stoi tam całą noc. To jest po prostu piękne, że się nie muszę o to martwić. Monika tyle papieru nakupiła, jakby coś miało przyjść, bo tak nas straszą. Wiecie o co mi chodzi. A przynajmniej mamy zapas, w razie gdyby. Co ma przyjść, biegunka? Kto wie? Kurna, za każdym razem jak sprzątam w garażu, to zastanawiam się, gdzie to wszystko się mieści. Ale najbardziej się cieszę, że mamy jeszcze na święta słoiczki z ogórkami, z papryką, z dżemem. Nasze mamuśki o nas zadbały. O, skarpetkę znalazłam. Przy sprzątaniu często tak bywa. To bardzo ważna skarpetka, bo to jest szara komórka, czyli jednej ci brakowało. Bo nie. Niektórzy z was się zastanawiali, czy mamy łazienkę. Także tak, mamy łazienkę, też trzeba w niej posprzątać. Dostaliśmy taki fajny koszyk, przydaś, jak to mówią włóczykije, bo to od nich właśnie dostaliśmy, także dziękujemy wam bardzo. Przyda się. Na razie na chusteczki. Zobaczymy, co to później włożymy. No jeszcze mamy tu koszyki, także miejsca jest brud. Na razie robimy sobie krótki odpoczynek, wszystko się wietrzy, zaraz dokończymy sprzątanie, a idziemy zobaczyć, co tam u naszych sąsiadów słychać. O, Witek tam coś już pichci. Witek, nie podjadaj. Proszę, proszę. Dzień dobry. A kto tam? A, to wy, sąsiedzi. To my. Dobrze trafiliście, akurat na poczęstunek. No my to robimy, wiemy zawsze, kiedy wejść w akcję. Będą wrapsy z naleśnika, w ten sposób pieczonego, bez mąki, z samego jajka. Ale pachnie, przepyszne to jest. Za mało składników mam, ale... A dlaczego za mało? Bo mam za mało awokado. Spróbuj, czy brakuje pieprzu, soli, czosnek. Nie brakuje. Nie za dużo? Nie, przepyszne. Jak u mamusi. Jak u mamusi. A widzę, że już macie... Jak mamusie, prawie już święte, macie choinkę. Tak, no, tak. Widać, że już wysprzątane pięknie wszystko. No, nie tak to, zawsze. Co u nas. My jeszcze tak w proszku jesteśmy. Za dużo wietrzenia, za dużo gratów mamy. A to wasze pierwsze święta w podróży? Tak, tak. Nasze pierwsze bez rodziny. Smutne będą, ale może my jeszcze, jak się rozjedziemy, może się spotkamy po drodze gdzieś znowu. Pewnie. Tak jak tym razem przypadkiem. Nigdy nie myślałam, że się z wami spotkam. Nigdy. No, a my tak samo. Aha. My też pierwsze święta w sumie spędzamy bez rodziny. Także... Ja myślę, że na pewno się gdzieś spotkamy i święta spędzimy razem, bo po prostu te wieczory były tak cudowne, że... A dlaczego uciekamy stąd? Bo jutro ma być bardzo wielka ulewa. No, mamy SMS-y. Chcemy znaleźć znowu jakąś fajną miejscówkę, a po ulewie będzie znowu słońce i wykorzystamy w pełni, na pewno. No, mam nadzieję, że na święta będzie słońce. No. Ale macie pięknego wana. No, Witek tutaj kawał Witek dobrej roboty zrobił. Zrobił własnoręcznie. Super dla po prostu, tak mi się podoba. Ze spaniem na dole. Żeby mi się nie połamało. I jeszcze ze specjalnym schodkiem. Tak, ten schodek to jest po prostu mistrzostwo świata. Na buty, na moje klapki, zawiesił tam klapki. O, no ja wam muszę pokazać to, bo to jest po prostu rewelacja dla mnie. Zobaczcie na to.
To ogólnie jest zawsze tak. Tu jest na zasuwkę zamknięte. I teraz róża, jak chce iść do łóżeczka, to o, pyk, podnóżek idzie na dół. A wejście do garażu też się otwiera. I ciach. I jesteśmy w łóżku. Tak, no właśnie, to jest na wejście do garażu, także też można sobie sięgnąć. A co tam sprawdzasz, czy łazienka posprzątana? Nie, no chcę zajrzeć, bo tu mi Witek pokazywał, że ma coś takiego fajnego, że nie ma żadnej pompki, tylko tu się naciska i spuszczamy toaletę. To jest rewelacja. Też macie dużą tą łazienkę, kurde. Tak, tak jak w domu. No, super. Nie narzekam na ciasnotę. I rozsuwane drzwi. Rozsuwane drzwi. I też macie ten, co nam podarowaliście. Przyda się. Przyda się są super. Nam przydał się. Witek, musisz mi powiedzieć, skąd ten materiał, bo po prostu no już chyba cieńszych drzwiczek się nie da zrobić i lżejszych. Mój znajomy, który zajmuje się reklamami, sprowadza to z Niemiec. Mhm. I wyjątkowo dla nas po tej samej cenie, co on kupuje, odstąpił nam tylko na wana. No super, to jest leciutkie, kurcze. No, bardzo lekkie. No. No i te piękne detale. Tak. Róża pewnie tak. Róża wiatrów. No mi się Róża wiatrów. Mi jeszcze podobają się te płyteczki. No nie tak jak u nas, nie odstają nigdzie. No właśnie, taka imitacja, to też zawsze wiadomo, ceramika to wyważyła. 100 kilo. To też braliśmy pod uwagę. Ale fajna jest ta kabina w tym starszym sprinterze. Wow, i fotele jakie wygodne. No, fotele z jakiego samochodu, Witek? Z jakiego? Z Multivana. Volkswagen Multivan. Aha. Mieliśmy kiedyś nowego, dwa fotele nam zostały nowe. Drugi podłokietnik, tutaj możesz sobie... Mhm. Tak, opuścić. Super. A deskę rozdzielczą zmieniałeś? Częściowo. To było zniszczone, no? Więc kupiłem całkiem nowe. Kierownica nowa, fotele nowe i boczki. Mi się tu podoba, że jest tak płasko i w ogóle jest w tak fajnie dużo miejsca. A tam co masz pod stopkami? No mogę zrobić sobie masaż. Proszę bardzo, jakie róża ma tutaj luksusy. No i oczywiście poduchy powietrzne też są. Ciach. Można chyba lubicie słuchać muzyki, bo... Bardzo. O, to tutaj, kurczę, dzisiaj wieczorem pożegnalna imprezka chyba będzie z tych guziczków. Dyskoteka. Kontroler temperatury. Minus 9 w zamrażarce, tak? Fridge kontroler. Mhm, super. A, to jest super rozwiązanie, gotowanie na dworku. Kurczę, naprawdę muszę o tym pomyśleć. Tak, tego wam zazdroszczę, ale jak pachną te papryczki z serem. Dobra, Paweł, idziemy chyba kończyć. Do targu skoczymy razem i kupisz sobie. No? Czemu nie? Uważaj na pieski. Idziemy kończyć sprzątanie, bo mi już ślinka cieknie na to pyszne jedzonko, a mamy jeszcze kupę roboty. Słuchajcie, my za chwilkę do was wrócimy, bo te zapachy po prostu nas tak przyciągają, no ale... będzie już gotowe. Tak, ale musimy jeszcze posprzątać naszego vana tak szybciutko, tylko dokończyć a i zaraz będziemy. Smażę na leśniki. Później, wam nie ucieknie. Dobra, to zaraz jesteśmy. Trzeba zjeść w sumie. Zobaczcie, co Róża z Witkiem przygotowali. Naleśnik z jajka bez mąki, tak jak Róża wspominała, z tą pastą z tuńczyka, z awokado, z cebulką przepyszna i papryczka z serem. Taki keto posiłek bez mąki, bez węglowodanów. Teraz spróbujemy. Znaczy tu głodni to już są, na miejscu. O. Ale pyszne. Ja już bez widelca nadgryzłam. Na szczęście my dużo okien nie mamy. W sumie to całe dwa. Więc zajmie mi to pewnie jakieś 3 minutki, żeby je umyć. Innowacyjny sposób teraz sfery na ścielenie łóżka. Potrzeba do tego dwóch osób. Najwygodniej tak.
Van już wysprzątany, ale jesteśmy padnięci. Chyba prawie cały dzień nam zajęło z małymi przerwami. No ja aż zdziwiony jestem, bo myślałem, że to nam zajmie po prostu chwilę. Tak, chwilkę, a tu... Ale przynajmniej wszystko jest porządnie wysprzątane. W garażu, w domu, w schowkach, okna umyte, w kabinie, naprawdę. Tak, mieliśmy już troszeczkę bałagan, więc potrzebowaliśmy takich generalnych porządków. Ale jak widzicie, na takim małym metrażu też potrafi to zająć sporo czasu. Dokładnie. No nam jeszcze teraz zostało tylko zrobić zakupy. Trzymajcie kciuki za produkty, żeby je dostać w tureckich sklepach. Trochę gotowania, tym to się Mania zajmie. Ja tam mogę pokroić ewentualnie różne rzeczy. No i tyle. Też kroił sałatkę jarzynową. Tak, ze słoika. Już widziałem takie warzywka pokrojone. W słoiku pokrojone. No proszę, idzie do łatwizny. Problem rozwiązany. No nic, dzisiaj jeszcze odpoczywamy, a jutro chyba z rana polecimy już na zakupy. No i będziemy gotować. Tak, zmieniamy miejscówę i będziemy czekali na święta. Widzę, że nie będziemy mieli tutaj problemu z zakupami. Wszystkiego jest po prostu do wyboru, do koloru, aż ślinka cieknie. I ceny jakie niskie. Teraz? Kilo? Kilo o 3 zera? Kilo. I kilo. One kilo. One kilo. One kilo. A właśnie tam jest. Na zdrowie! Pijer, pijer. No i co to jest? Pyszne. Dobre? No, spróbuj. To jest gudeme. Takie trochę gruszka, trochę jabłko. Ale bardzo dobre. Kojarzy nam się ten bazar z jednym z bazarów w Maroku, znaczy z jednym, z bazarami w Maroku, ale jest dużo spokojniej, ale na ceny i tak trzeba uważać. Nikt bardzo nie namawia, ale dają wszystkiego popróbować. Nie, fajnie jest. Ceny nie są wysokie. Jedyne, na czym próbują oszukać, to zawsze próbują wrzucić więcej niż chcemy. Tak, żeby po prostu chcemy więcej pół kilo, nie półtorej kilo. Taka sama gadka zawsze, no. Ale ogólnie jest fajna atmosfera. Jeszcze najważniejszy na wigilijny stół, czyli ryba. Monika będzie robiła po grecku. Po turecku chyba, bo nie mam pietruszki. Nie ma w Turcji korzenia pietruszki, więc... Będziesz improwizować. Selerem to zastąpię. Wybraliśmy dorodne dorady. I właśnie pan nam filetuje, bo ryby są w całości. Ale już nie będziemy musieli się z tym grzewać, skrobać, potroszyć. Wszystko będzie gotowe. Zobaczcie, jak nasza rybka jest ładnie zrobiona, wypatroszona nawet głowa. Dzięki, goodbye. Tesze kule. Tesze kule. Czupra gotowa do Wigilii, prawie. Zakupy popakowane, teraz jeszcze tylko trzeba znaleźć jakąś ładną miejscóweczkę na święta i... I zacząć gotować. Dokładnie. Będziemy gotować kapustę wigilijną i przyrządzać rybę po grecku, turecku, polsku. Już się nie mogę doczekać.
za miejscowością, w której robiliśmy świąteczne zakupy, znaleźliśmy tak oto piękne miejsce. Myślimy, że spędzimy tutaj święta. Czekamy jeszcze na Różę i Witka, którzy do nas dołączą. Robią jeszcze tam drobne zakupy na mieście. Szczerze, nie spodziewałem się, że znajdziemy tak piękne miejsce. Widoki podczas dojazdu tutaj nie były bardzo obiecujące, ale w końcu przestrzeń się otworzyła, tworząc ten wspaniały krajobraz. Monika już tam ostro od samego rana gotuje, kroi. Idziemy zobaczyć, na jakim etapie są przygotowania naszych potraw wigilijnych. Jak tam ci idzie, kochanie? No jakoś idzie powolutku, wszystko się już gotuje, ale na razie wam jeszcze nie zdradzę, jak to wszystko wygląda i jak smakuje. No, muszę jeszcze teraz posprzątać to wszystko, bo trochę nabałaganiłam w kuchni. No, troszkę tak. Chyba, że zostawię to dla Pawła. Ja mogę tak, oczywiście. Nasz domek już gotowy na święta. Nawet mamy stroiki świąteczne. Żarełko już ugotowane. Chodźcie tutaj do garów, to wam pokażę, co mamy. Tu jest farsz do ryby polsko-grecko-tureckiej, warzywny. Bardzo dobry. A tu jest kapusta wigilijna. Nie mieliśmy suszonych grzybów, ale zrobiłam z pieczarkami i powiem wam, że wyszła całkiem spoko. Będzie jeszcze pieczona rybka, oczywiście do tego farszu. No i ja pokroiłem warzywa, tak jak obiecałem. Już zapakowałem do słoika, żeby Monika miała wszystko tutaj w porządku utrzymane w kuchni. Także będzie jarzynowa sałatka. No, mamy dekoracje świąteczne. Tak, światełka porozpalane, fajny klimacik. Jak już wam wspominaliśmy wcześniej, w Turcji dużo jest w sklepach ozdób świątecznych, przybrane wystawy, chociaż Turcy świąt nie obchodzą. Oni to traktują jako takie powitanie nowego roku. Stroją domy, czasami ubierają nawet choinki. Na początku takie dziwne nam się to wydało, no ale no cóż, no widzą wszystko w internecie, każdy rzuca zdjęcia, każdy wrzuca ten świąteczny klimat, więc im się chyba też udzieliło po prostu. Nie będziemy wam już więcej zabierać tego cennego czasu, bo zapewne szykujecie się już do kolacji wigilijnej, ale jeszcze szybciutko chcieliśmy podziękować wam, że jesteście z nami, za całe wsparcie, które od was dostajemy, no i złożyć wam świąteczne życzenia. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości, spokoju i cudownej atmosfery. No i dużych prezentów, bo my mamy tylko takie. Kolczyk mi wypadł. Ojej, gdzie? Słucham. Oj, to na szczęście. Na nowy rok już na szczęście. Kolczyk znaleziony. Słuchajcie, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj z nami. Widzimy się w środę na live'ie z Turcji. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Wszystkie jakieś wasze, że tak powiem, zagwozdki rozkminimy razem na live'ie. Środa o 18 prawdopodobnie. Tak. Także... Trzymajcie się. Do wesołych i spokojnych świąt. Hej!